Cześć, tu Cyprian. Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego odcinka. Dzisiaj będę mówić o tym, że wchodzimy w fazę koziorożca. Wchodzimy w tę fazę 21 grudnia, czyli obok wielkich aspektów planetarnych, które mają miejsce, obok koniunkcji Jowisza do Saturna w Wodniku i wielu innych spektakularnych rzeczy, które mają miejsce na niebie, to wchodzimy jednocześnie w fazę koziorożca. I w tym filmie będę mówić o tym, czym jest koziorożec. Więc jeśli masz jakąkolwiek planetę w znaku koziorożca lub ascendent na przykład w znaku koziorożca, to ten film będzie dla Ciebie szczególnie interesujący. Ale polecam Ci zostać też z innych przypadków, żeby lepiej poznać samych koziorożców i tą energię, nawet jeśli nie masz w niej żadnej planety. I koziorożec następuje po znaku strzelca, więc o ile strzelec był tym znakiem wiary, ekspansji, trochę takiego podboju. Strzelec chciał odkryć nieznane tereny, chciał poznać niezbadane grunty, spojrzeć głęboko w filozofię, zrozumieć inne kultury, odnaleźć sens i cel swojej egzystencji, iść za nadzieją w sposób optymistyczny. O tyle nagle następuje znak koziorożca, który nam pokazuje, że ta faza hurra optymizmu, ta faza ekspansji musi minąć i że ekspansja nie może trwać zawsze, że potrzebne są granice, że każda wiara potrzebuje solidnych fundamentów i struktur, a nie samej nadziei, nie samych wierzeń. Koziorożec uczy nas tego, że jest pewien konkret potrzebny we wszystkim. I każdy znak zodiaku ma jakąś swoją rolę do odegrania. A tak jakby tworząc jedną wielką, perfekcyjną całość. I ta rola koziorożca jest związana z tworzeniem granic, z nadawaniem struktur i odpowiednich fundamentów. Koziorożec buduje system, w którym wszystko może koegzystować razem i spójnie. Koziorożec jest tym, który konstruuje i tworzy. I jest perfekcyjny, jeśli chodzi o wyznaczanie ram, o tworzeniu właśnie takiego szkieletu, na którym może operować cały organizm. Więc to są jedne z cech koziorożca i pokazuje też taką pewną logiczną spójność między znakiem poprzednim, czyli strzelcem, i znakiem kolejnym, czyli koziorożcem. Zawsze ten kolejny znak patrzy na ten poprzedni z takim pewnym przymrużeniem oka, bo jakby zdaje sobie sprawę z nieperfekcji tego znaku. Ten kolejny znak tak dosyć jasno i klarownie widzi, co w tym poprzednim nie do końca funkcjonuje. A stąd te energie kolejnych znaków są bardzo różne. I znak koziorożca jest znakiem kardynalnym, a jakość kardynalna reprezentuje indywidualną tożsamość, potrzebę wyrażenia indywidualnej tożsamości i takim bardzo głęboko zakorzenionym przekonaniem wszystkich znaków kardynalnych, czyli baran, rak, waga, koziorożec, jest to, że są źli. I wobec tego muszą udowodnić, że nie są źli. Że tak naprawdę w jakiś sposób muszą udowodnić swoją indywidualność, podkreślić ją. I znak koziorożca operuje na planie ziemskim. A ponieważ operuje na planie ziemskim, to szuka tej indywidualnej tożsamości na planie materialnym i fizycznym. Chce odnaleźć swój status, zrozumieć swój status, chce znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie, chce budować i organizować pewne rzeczy w społeczeństwie, chce stawiać pieczę w jakiś sposób nad społeczeństwem. Status, ambicja i kariera są typowymi cechami tego znaku. Czyli jakby koziorożec postrzega siebie przez pryzmat tego, co osiągnął. I przez ten pryzmat właśnie funkcjonuje. I to, ile on osiągnął, pokazuje jego tożsamość. On udowadnia, że on nie jest zły poprzez to, że on osiąga. I poprzez to, że zdobywa wyższą pozycję. Stąd koziorożec zawsze pnie się w górę. Jest jak taka koza, która z determinacją i spokojem i uporem wchodzi coraz wyżej i chce wejść na sam szczyt. Więc teraz tak, jeśli masz Słońce na przykład w znaku koziorożca, to znaczy, że taka jest Twoja autentyczne ja, taka jest Twoja jaźń. Twoja dusza wyraża się poprzez to, i Twoja świadomość wyrażają się poprzez
osiągnięcie, poprzez zdobycie perfekcji, poprzez pewne działanie z determinacją, poprzez określenie jasnego celu i iście za nim z taką metodycznością i z taką determinacją. I to nie zawsze musi się objawiać oczywiście w sferze tylko kariery. Koziorożce również, które angażują się w rozwój duchowy, działają w taki sam sposób, pracując nad sobą, pracując nad swoją duchowością. To jest upór, to jest taka żelazność w tym wszystkim, takie mocne fundamenty, taka struktura, to jest porządna praca nad sobą, to jest porządna praca nad swoją własną osobowością, w sposób konkretny, zdyscyplinowany, nie ulegający jakimś nagłym fantazjom, czy nie gubiącym się tak mocno w świecie duchowym, bo szukający czegoś takiego praktycznego i funkcjonalnego w nim. Czyli osoby z mocnym koziorożcem często w świecie duchowym przypominają nam o praktyczności świata duchowego, o tego, że w tym wszystkim musi być pewna logika, że w tym wszystkim musi być struktura oraz fundament oraz ciężka praca. W ten sposób też odkrywają koziorożce siebie. Właśnie w taki sposób, ciężko pracując, nie zawsze chodzi tutaj o pracę zawodową, zarobkową, ale generalnie, czy ciężko pracują również nad sobą, są w jakiś sposób mocno osądzający siebie, tak samo innych i wiele oczekujących od siebie i od innych. Więc koziorożce prezentuje również wysokie standardy. Jakość, a nie ilość. Ważny jest standard, ważne jest osiągnięcie, ważna jest pewna perfekcja w tym wszystkim. Jeśli masz księżyc w koziorożcu, to twoje emocje i twoje poczucie bezpieczeństwa jest silnie związane ze znakiem koziorożca. Czyli takie osoby często mają problem z tym, żeby wyrażać swoje emocje i uczucia, żeby je zaakceptować. Emocje muszą być jakieś konkretne, tak, to jest ziemia. Z niekonkretnymi emocjami w jakiś sposób, takie, które trudno jest zdefiniować, koziorożec sobie radzi dużo słabiej. Księżyc w koziorożcu to także mocne poczucie winy za w ogóle odczuwanie emocji, bo koziorożec powinien mieć emocje w kontroli i pod swoją własną pieczą, więc jakim prawem te emocje tutaj są i mną rządzą i zaburzają tą kontrolę i tą organizację. Takie emocje w jakiś sposób są nieakceptowane. Stąd właśnie księżyc jest w detrymencie, jeśli chodzi o znak koziorożca. Jest mu bardzo ciężko odnaleźć siebie, dlatego że księżyc sam sobie w koziorożcu reprezentuje, nie oznacza, że nie odczuwa emocji. On odczuwa je bardzo intensywnie. Koziorożec jest solidnym znakiem. On odczuwa te emocje intensywnie, mocno i księżyc w koziorożcu reprezentuje także wysoki poziom wrażliwości i odpowiedzialności. Koziorożec chce się czuć odpowiedzialny za innych i za zadania innych i przez to być może dosyć często jest wykorzystywany, dlatego że łatwo może przyjąć odpowiedzialność. Stąd najważniejszą lekcją księżyca w koziorożcu jest zawsze stawianie granic i odcięcie się od emocji innych ludzi, od wpływu w jakiś sposób innych ludzi, od zobowiązań i oczekiwań innych ludzi. To jest absolutnie bardzo ważne dla koziorożca. Oraz koziorożec ma tendencję do tego, żeby brać pełną taką odpowiedzialność i niezależność i samodzielność i samowystarczalność w życiu. Jakby tego od siebie oczekują. I księżyc w koziorożcu musi się więc nauczyć tego, że czasami warto być zależnym i warto czasami przyjmować pomoc od innych, warto oczekiwać czegoś od innych, i warto stawiać granice, kiedy tych oczekiwań na przykład nie spełniają. Czyli to jest takie niektóre z elementów, które księżyc w koziorożcu reprezentuje. I kolejne planety, na przykład Merkury w koziorożcu. Merkury reprezentuje rozumienie i komunikację, więc komunikacja w sposób koziorożcowy również jest solidna. Oczekuje się mocnych komunikatów, praktycznej rozmowy, rozmowy, która coś wnosi, rozmowy, która coś tak naprawdę faktycznego daje, która przynosi jakieś rozwiązania, która pozwala lepiej dopasować puzzle do pełnej układanki, bo koziorożec chce widzieć wszystko jako zorganizowaną strukturę. I to jest też rozumienie rzeczy, które są fizyczne, praktyczne i poukładane, a nie do końca rozumienie chaosu czy komunikacji, która jest zbyt emocjonalna albo która jest zbyt burzliwa. Więc koziorożec i Merkury w koziorożcu czegoś takiego oczekuje. Oczywiście czasami może być problem ze zrelaksowaniem siebie. Poczucie humoru Merkurego w koziorożcu jest też bardzo specyficzne. Jest często takie, to jest taki często czarny humor, taki lekko sarkastyczny humor, taka ironia, ale dosadność. Jest w tym wszystkim dosadność i solidność w tych komentarzach koziorożca i taka powaga. Koziorożce to są często ci ludzie, którzy żartują, ale zachowują poważną twarz. Więc tak może się reprezentować Merkury w koziorożcu. Więc Wenus jest związana z naszymi wartościami i naszymi potrzebami walidacji, uznania, bycia lubianym, bycia akceptowanym, przynależności. To jest Wenus.
I koziorożec jest znakiem, który czuje swoją wartość, jeśli jest szanowany, respektowany, poważany, bo koziorożec reprezentuje taki autorytet, taki szczyt, takiego szefa. Tym jest koziorożec w horoskopie, reprezentuje władzę, rządy, autorytety. Więc będąc w koziorożcu, po pierwsze, czuje się dopiero wartościowo, kiedy takim autorytetem się stanie. Czyli tutaj jest ta, tam gdzie jest koziorożec, tam zawsze jest ciężka samoocena, więc tutaj będzie samoocena dosyć, trzeba sobie zasłużyć na tym, żeby czuć się wartościowo. Trzeba sobie to wypracować. I będąc w koziorożcu, będzie długo zmagać się z brakiem poczucia własnej wartości, ale z drugiej strony, kiedy sobie tą wartość wypracuje, to będzie to wartość taka jakościowa i solidna i długotrwała. Więc Wenus w koziorożcu również oznacza, że dana osoba, no, dla danej osoby bycie traktowanym poważnie jest bardzo ważne. I to również oznacza zamiłowanie do rzeczy, które są w jakiś sposób solidne, praktyczne. Bo Wenus oznacza to, co my lubimy, to, co my kochamy. Więc Wenus w koziorożcu kocha solidność, kocha trwałość. Uwielbia trwałe związki, uwielbia związki na solidnych podstawach. Uwielbia, kiedy widzi, że partner pracuje nad sobą, albo pracuje w ogóle. Wtedy go kochają. Ale taką samą miłość znajdują własną. Wenus w koziorożcu znajduje miłość własną poprzez kochanie siebie za swoją pracę, poprzez oddanie się swojej pracy, poprzez odpowiedzialność, czyli no, Wenus w koziorożcu, która zaniedbuje swoje obowiązki, nie może się czuć wartościowo. Wenus w koziorożcu musi być odpowiedzialna, musi cały czas funkcjonować z pewną metodycznością i systematycznością i prnąć cały czas wyżej, bo jak wiemy, koziorożec jest ambitny i ciężko go zaspokoić. A więc te ambicje Wenus w stosunku do wszystkiego tego, co Wenus reprezentuje, będą wysokie, tak? Wenus reprezentuje związki, więc ambicje wobec związków są wysokie, wobec partnera. Wszelkie nasze oczekiwania w stosunku do tego, co lubimy, co nam przynosi satysfakcję, co jest wystarczające, no, będą takie właśnie koziorożcowe. Poddane również surowej ocenie, surowej krytyce. No i miłość wymaga nauczenia się granic w tym wypadku. Nie można mieć, mając Wenus w koziorożcu, odnaleźć miłość własną bez granic, bez stawiania granic i miłość w stosunku do innych, bez stawiania i nauczenia się tych granic. Bo jak wiemy, Saturn rządzi koziorożcem, planetami w koziorożcu. Więc jeśli Saturn rządzi Wenus, to Wenus nie może być szczęśliwa, dopóki nie poukłada sobie Saturna. I podobnie z innymi planetami. Boże, muszę prezentować wszystko. Mars w koziorożcu. Mars funkcjonuje nasze działanie, nasze ego, czyli to, z czym się identyfikujemy, że jesteśmy, reprezentuje również naszą złość. Więc co może reprezentować Mars w koziorożcu? Przede wszystkim utożsamianie się ze swoim własnym statusem i swoimi własnymi osiągnięciami. To, co osiągam, tym jestem. Utożsamianie się ze swoim portfelem często, utożsamianie się ze swoim dobytkiem, ze swoimi osiągnięciami, ze swoimi sukcesami w świecie takim materialnym, w świecie fizycznym. A utożsamianie się ze swoją pracą również dosyć powszechne jest, jeśli chodzi o Marsa w koziorożcu. Mars to nie tylko tożsamość, Mars to także złość. Więc złość koziorożca buduje się stopniowo, jest ostrożna, jest wyważona, ale solidna. Złość koziorożca, no Mars jest dosyć mocnym w znaku koziorożca, więc ta planeta w koziorożcu dosyć mocno się czuje, jest dosyć wyrazista, ponieważ Mars jest w egzaltacji w koziorożcu. Więc również ta złość jest wyrazista i również jest silna w koziorożcu. Mars w koziorożcu irytują go rzeczy, które są powierzchowne i błahe. Mogą go też irytować rzeczy, które nie wychodzą, są niefunkcjonalne, są niepraktyczne, są podyktowane emocjami czy potrzebą dramatów. Nie lubią bullshitu po prostu. Mars w koziorożcu wkurza się na bullshit, na nietraktowanie poważnie tej osoby, na jakikolwiek brak respektu będzie powodować, że ta osoba się naprawdę wkurzy i poirytuje. Jowisz w koziorożcu. Jowisz reprezentuje wiarę, ekspansję, wyobraźnię. A więc jaka jest wyobraźnia koziorożca? Więc koziorożec to znak kardynalny ziemski, a więc ich tożsamość w świecie materialnym i społecznym, takim
funkcjonalnym, na planie fizycznym jest bardzo ważna. Stąd Jowisz w Koziorożcu lubi sobie wyobrażać i oczekuje w swojej ekspansji osiągnięć, oczekuje odpowiedniego statusu i zdobycia pewnego statusu. Status przede wszystkim daje im większą wiarę, daje im większą ekspansję, daje im nadzieję. Więc Jowisz w Koziorożcu często widzi karierę jako sukces. I dużo ludzi właśnie z Jowiszem w Koziorożcu brnie ku karierze, czy widzi w karierze w swoich osiągnięciach w planie materialnym, osiągnięciach finansowych, a widzi w tym wiarę, widzi w tym nadzieję. Dlatego Jowisz w Koziorożcu jest w upadku. To znaczy nie jest w swojej ulubionej pozycji, dlatego że Jowisz potrzebuje tej wiary i potrzebuje tej wiary, do tej wiary łatwy dostęp. Natomiast znak Koziorożca ma duże wymagania wobec wiary. Wiarę trzeba udowodnić. Wiara musi być poparta bardzo mocnymi, konkretnymi przykładami. I nie mówimy tu tylko o wierze w sferze takiej duchowej, religijnej, tylko mówię tutaj o nawet wierze w jakiekolwiek projekty, w siebie, w to, że można coś osiągnąć, że można coś zrobić, że można coś zmienić, wiarę w innych ludzi. Tu u Koziorożca będzie potrzeba zbyt mocnych dowodów i takiej jakiejś solidności i trwałości. Koziorożec bardziej wierzy w to, co jest namacalne, jest widoczne, stąd potrzebuje jakiegoś takiego ciągłego poczucia progresu i musi to obserwować w swoim świecie materialnym. W ten sposób buduje wiarę. Wiara w Koziorożca więc jest, i czy wyobraźnia Koziorożca może być w jakiś sposób ograniczona. Ograniczona za bardzo do tego właśnie świata materialnego i tego świata trwałego i fizycznego. Na końcu jeszcze wspomnę o Saturnie w Koziorożcu. Saturn w Koziorożcu to oczywiście czuje się bardzo dobrze, jest w swoim władztwie. Saturn reprezentuje nasze podejście do autorytetów, nasze osądy, prawo, nasze granice, w sposób, w jaki stawiamy granice. Więc Saturn w Koziorożcu czuje się świetnie. Granice są bardzo konkretne, bardzo stabilne. Saturn w Koziorożcu również ma dużą potrzebę takiego autorytetu i zwłaszcza autorytetu w sposobie stawiania granic. Saturn w Koziorożcu stawia granice jasno, wyraźnie, klarownie, z jasno określonymi definicjami i potrzebuje mocnego fundamentu. Jeśli chodzi o autorytety, to Saturn w Koziorożcu oczekuje od autorytetu mocnego poparcia przykładami, osiągnięciami, tym, co dana jednostka zdobyła. Dopiero może zyskać autorytet. Więc Saturn w Koziorożcu jest dobry w rozpoznawaniu prawdziwych autorytetów, w rozpoznawaniu tego, kto na ten autorytet zasługuje. Czyli to, że ktoś jest tylko promowany w mediach i cały czas zdobywa uznanie w takim świecie, na przykład telewizyjnym, albo lekarze, którzy są non-stop cytowani. Saturn nie chce tego bullshitu. Saturn w Koziorożcu zwłaszcza. Nie chcę słuchać tego typu opinii. Potrzebuję czegoś solidnego, udowodnionego, zbadanego, konkretnego, praktycznego i po czasie taki autorytet może ktoś w oczach Koziorożca uzyskać. I tak samo budują oni swój własny autorytet. Czyli Saturn chce być autorytetem o mocnej odpowiedzialności. Chce brać również odpowiedzialność za to, co robi. I Saturn w Koziorożcu jest takim solidnym, konkretnym rodzicem. Ta pozycja się wyrażać niekoniecznie pozytywnie, dlatego że Saturn w Koziorożcu może być ekstremalnie biurokratyczny i zapominać o tym, że czasami potrzeby jednostki są ważniejsze niż prawo. Saturn w Koziorożcu może mieć duże tendencje do tego, aby stawiać prawo ponad potrzebami jednostki, ponad dobrem drugiego człowieka, ponad jakimikolwiek emocjami. I to jest wtedy mocne przywiązanie się do żelaznych struktur, do mocnych fundamentów. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam trochę symbolikę znaku Koziorożca, to, co ten znak reprezentuje, to, co ta faza dla nas wszystkich reprezentuje i jakości, jakie wnosi do każdego z nas, do życia każdego z nas, ich rola w życiu. I jeśli masz jakąś planetę w Koziorożcu, skomentuj, czy to, co powiedziałem, rezonuje z Tobą i z Twoim własnym doświadczeniem, z Twoją własną percepcją. Nie zapomnijcie też polubić ten film i subskrybować kanał. Jeśli polubicie i subskrybujecie kanał, to jest on bardziej dostępny, bardziej promowany przez wyszukiwarkę. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia.